Znajdujemy się w tej chwili na płycie lądowiska przyszpitalnego. W związku z tym, że zmieniły się przepisy, ono nie spełnia już teraz swojej funkcji. Co w tej chwili się dzieje w tej sprawie? Tak, no jest to rzeczywiście miejsce, którym dysponujemy na terenie przeszpitalnym, które może stać się przyszłym lądowiskiem, spełniającym wszystkie kryteria. Tak to jest, że aktualne przepisy zaostrzyły jak gdyby wymagania, a jednocześnie Narodowy Fundusz Zdrowia wymaga, aby wszystkie szpitalne oddziały ratunkowe były wyposażone, czyli miały w swojej strukturze miejsca do lądowania dla śmigłowców ratowniczych. Dyrekcja Szpitala Powiatowego w Szamotułach w uzgodnieniu z organem założycielskim, czyli ze starostą powiatu szamotulskiego, prowadzi w tej chwili badania geologiczne, które umożliwią zaprojektowanie lądowiska bądź na terenie, na którym się tu znajdujemy, bądź w dwóch lokalizacjach wskazanych alternatywnie. Jakie będą decyzje, wykaże przyszłość i przede wszystkim wynik tych badań geologicznych, które w najbliższym czasie zostaną przeprowadzone. No, na chwilę obecną już wiemy, że to lądowisko, które jest w tej chwili, gdyby tutaj miało powstać nowe, i tak będzie musiało być wyniesione ponad 7 metrów, tak? Tak. Z takich przymiarek projektowych wynika, że ze względu na istniejącą infrastrukturę wokół szpitala, to lądowisko będzie musiało być lądowiskiem wyniesionym. Także płyta będzie musiała być podniesiona na poziom przynajmniej 5, a w zasadzie chyba 7 metrów. Takie są wstępne przymiarki, a to właśnie jak gdyby determinuje zakres badań, które należy wykonać, aby można było tego typu budowle bezpiecznie postawić. Brane są też pod uwagę dwie alternatywne możliwości. Jakie są plusy jednego i drugiego rozwiązania? To znaczy, ja odpowiem w ten sposób, że alternatywne lokalizacje niestety znajdują się na podobnym gruncie, na którym znajdujemy się tutaj. Tak? Szamotuły są w ogóle położone na terenie miękkim, częściowo bagnistym i to jak gdyby wymusza pewne rozwiązania konstrukcyjne i budowlane, które muszą być stosowane w tego typu sytuacjach. Także w naszej ocenie, w ocenie dyrekcji szpitala, te miejsca alternatywne mają również podobną strukturę i myślę, że wynik jest taki sam, natomiast one są oddalone od szpitala, co wymaga jednak zastosowania wówczas dodatkowo środka transportu sanitarnego w postaci karetki, co nie jest rozwiązaniem optymalnym.